Festiwal Piosenki Ekologicznej ma już swoją historię. 12 lat organizacji, a wszystko wzięło się z jednej prostej idei, żeby przekazać uczniom, że ekologia to nie tylko segregacja odpadów, ale też styl życia. W tym roku Festiwal Piosenki Ekologicznej Jedziemy do Lasu odbył się troszeczkę w innej formie. Wymusiło nas na tym sytuacja epidemiczna. W tym roku uczestnicy nagrywali swoje utwory w studio nagrań OPP z dźwięk wraz z obrazem. W tym roku, pomimo pandemii, a może zwłaszcza dlatego, udało się pokazać wykonawców szerszej publiczności, szerszemu gronu publiczności, bo nie tylko jury, nie tylko odbiorcy w kinie, w sali, ale również wszyscy odbiorcy online. Odbyło się również głosowanie publiczności na najlepszego wykonawcę i mieliśmy samych głosujących prawie 2000. Tyle osób nigdy by się nie zmieściło w sali naszego kina, a tutaj mieliśmy tą okazję pokazać wszystkich wykonawców szerszej publiczności, co w normalnych warunkach jest niemożliwe. Spośród wszystkich nagrań jury wybrało osoby nagrodzone oraz wyróżnione w 4 kategoriach wiekowych. Wszyscy laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc wzięli w tym roku udział w warsztatach wokalnych w Radiu Głos. Warsztaty w Radiu Głos bardzo mi się podobały, były super pomysłem. Nauczyłam się tam wielu nowych rzeczy, między innymi oddechu, różnych rozśpiewek. Jeżeli chodzi o warsztaty, dowiedziałam się na nim bardzo dużo informacji i był to bardzo mile spędzony czas. Bardzo dziękuję pani Agacie i wszystkim osobom, które tam się znajdowały, bo zawiązałam wiele przyjaźni i tak jak wcześniej wspomniałam, dowiedziałam się wielu rzeczy. Odbyło się również podsumowanie festiwalu, podczas którego wręczyliśmy nagrody i dyplomy laureatom. Nagrody w tym roku ufundowało Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Starkom, którym serdecznie dziękujemy. Mam na imię Lena Majka i zajęłam pierwsze miejsce w konkursie ekologicznym. W takich konkursach warto brać udział. Bardzo fajnie, że mamy taki konkurs piosenki o tematyce ekologicznej. Mam nadzieję, że ten festiwal będzie dalej się rozwijał, że to, co nauczyliśmy się w tym roku, będziemy w stanie wykorzystać w przyszłym roku i powstanie nowa formuła, nowy festiwal, który będzie miał jeszcze większą ilość odbiorców. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I'm arriving since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone.